Dzień dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry Satisfactory i troszeczkę zmieniłem ustawienie mikrofonu, może to jest słyszalne, może nie. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej. Jak widzicie tutaj, zrobiłem taką mini, można powiedzieć, produkcję czegoś, co nazywa się odłamki czasu chyba? Jak to się nazywa? Kryształ czasu, okej. Okay. To jest taka dosyć kosztowna produkcja, ponieważ zużywa ona strasznie dużo energii. To zużywa 1000 MW. 5 takich zużywa do 4 razy 5, czyli 2000. Czyli 3000 MW może cała ta produkcja zużywać. Na szczęście mamy jeszcze lekki zapas. Znaczy no, lekki. No to zapas mamy sporo. Jeszcze teoretycznie mam do zbudowania jeszcze elektrownię o równowartości 25 MW energii, więc nie ma źle, ale co dzisiaj będziemy robić? Jak widzicie, mamy najwyższą wydajność już prawie przygotowaną. Tu trzeba te kryształy czasu ogarnąć. No i będzie potrzeba zrobić ten trygon fixytu. I wszystkie rzeczy będziemy dzisiaj robić w tym oto miejscu. Jak się mapa odpali. O, tutaj. Nie wiem, czy się te rzeczy czasami świecą na zielono. Nie mam pojęcia, nie? Ale tak. Potrzebujemy. Co my potrzebujemy? Potrzebujemy katery. Kateryt się gdzie znajduje? W tym miejscu. Tu jest kateryt, okej. Okay. Jest idealnie. Jest, patrzcie, jest kateryt, jest boksyt, jest demo. To są najlepsze, tylko to zanieczyszczone. Kurczę, szkoda trochę, ale no niech będzie. To są najważniejsze rzeczy, więc w tamto miejsce i oczywiście azot, no to wiadomo. Chcielibyśmy w tamto miejsce się udać, czyli tak naprawdę nie ma znaczenia, co teraz zostawimy. Chciałem po prostu, żeby to było widoczne. Co to jest? New marker, okej. Okay. Dajmy sobie jako new marker, tam lecimy. Oczywiście energię trzeba będzie pozbierać, żeby to tam ją doprowadzić. Ale tak, trygon fixytu, bo tak się to nazywa, robi się z sztaby fixytu, a sztaby fixytu będziemy robić sobie z sztaby aluminium? Chyba, może? Może aluminium? Nie, no może kateryt? Zobaczymy jeszcze. Stała czystego katerytu nie jest jakaś super droga do zrobienia. A jakbym zrobił sobie ją z ługowana? To się w ogóle opłaca? Czy to w ogóle coś daje? No, tam powiedzmy 48, 54, czekajcie. 54 odjąć 48 to nam daje 6. No, powiedzmy, że o 8 na 36 byśmy oszczędzali, nie? 8? Nie 8, więcej trochę. 18 byśmy oszczędzali. No dobra, no ale to tam już nie jest aż tak istotne. Bez przesady. Ale tak, chcielibyśmy dokładać sobie najpierw, na nie najwyższą wydajność, tylko to takie drugie coś, bo mamy 4 dyski. A na razie nie ma sensu tych dysków wykorzystywać, ponieważ my nie mamy nic ciekawego do odblokowania jak na razie. Musimy sobie doprowadzić, wiecie, nasz poziom rozwoju trochę dalej, żeby po prostu dało się te rzeczy odblokowywać. Tu już oczywiście od dawna mam porozstawiane linie, więc wiecie, tak to wygląda. Dobra, teraz zmienię ustawienie mikrofonu, bo jak patrzyłem na filmy, to ten mikrofon wchodził w takie lekkie przestery, nawet nie lekkie, czasami te przestery były całkiem intensywne. I mam nadzieję, że w tym przypadku to się po prostu, no już, no nie będzie czegoś takiego. No i też oczywiście troszeczkę się zmieniła ta barwa dźwięku. Ale to może i lepiej. Możecie napisać, możecie stwierdzić, czy lepiej, czy gorzej. Oczywiście, jeżeli oglądacie filmy, nie? No bo tak to nie macie, wiecie. Jak nie oglądacie filmów, no to na moim kanale to nie będziecie mieli punktu odniesienia. Dobra. Co to w ogóle za miejsce? To są jakieś lasy. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś. Nie no, to jest w totalnym lesie. Bez kitu. Czy mogę to po prostu wysadzić? Wydaje mi się, że raczej na 100% nie mogę. Niestety nie mogę. Czy teoretycznie jakbym chciał, to mogę to jakoś piłą? No pewnie też nie mogę, ale możemy sobie spróbować. Wątpię, że to ma jakikolwiek sens. Aha. Biopaliwo. No nie, no tego się nie da rozwalić. A wielka szkoda, będziemy musieli coś z tym porobić, będziemy musieli.
O to wychodzi. A nie wiem, czy pokazywałem chyba, że teraz działa mi szybciej ten. Że mod na to, żeby szybciej działał. Skrzyneczka. No, nie skrzyneczka, tylko to się nazywa magazyn. Międzywymiarowy, wymiarowy magazyn. O, to jest w ogóle fajne, bo to jest woda. Tylko jaka to jest woda? Powiedzcie mi, jaka to jest, jaki to jest typ wody? Aż tak się zastanawiam, że teraz nie zobaczę, co? Pewnie, że tak. Proszę się teraz odsunąć. Same 300. Oj, to fajnie, fajnie. Od razu będzie to tutaj do tego. Ja mam to budować. Się przydało w ogóle, żebym to budował gdzieś na tym poziomie. I na poziomie powyżej tego. Powyżej drzew. O, tu jakbym budował na tym poziomie, to było. Oj, to jest w ogóle demo. Całkiem spoko. Czyli ten poziom byśmy sobie wzięli. Powiedzmy na razie tak sobie weźmiemy 12, 20 na 15. O. Coś takiego byśmy sobie na razie zrobili. Tego nie jestem w stanie wysadzić nadal, nie? Oj. Tu słyszę jak... O właśnie, słyszę sobie kulę Mercera. W ogóle coś jest też? Ciekawe. A, to jest widzę przejście dalej. To są jakieś takie typowe przejścia, wiecie, nie wiem. Po jakiejś rzeczy, czy po coś, nie wiem. Ale dobra, my no, mamy ten plac taki, jak gdyby. No tu będzie mnie to wkurzać. Bo to powinno być jeszcze wyżej trochę, bo tego nie rozwalę już, nie? Niestety. To jeszcze trochę wyżej to powinno być, niestety. Tak powinno być już fajnie. Tak. To sobie jednak usuniemy to wszystko, chociaż to trochę zajmie. To się zaraz widzimy. Dobra, mamy to. Co to był za dźwięk? Ale dziwny. Dobra, no trochę będzie trzeba z tym się pobawić, niestety. Tak. Tutaj oczywiście wszędzie dajemy sobie już wiertnicę poziomu trzeciego. Tutaj już nie ma żadnej jak gdyby wątpliwości, że tak robimy. Chciałbym wydobywać chyba wszystko, co tu się znajduje. Pokaż, jest więcej tego boksytu. Tu. Gdzie jest ten boksyt? Halo? Na górze jest. Okej. Okay. Boksyt jest na górze. To jest strasznie dużo boksytu, no. Jest hitu. Bo to są wszystkie zanieczyszczone, nie? Tak, nie, tu są normalne. A to jest w ogóle czyste złoże. To jest czyste złoże boksytu? Tak jest. 1200, ale to przecież nawet nie jest na ten... Ten taśmociąg i tak jest za wolny na te... No, a nie, przepraszam, 1200 on transportuje, jest okej. Okay. Jest git jednak. Wybrałem stąd dysk. Brałem, okej, okay, nieważne. Na razie tego nie użyjemy oczywiście, bo ja nie korzystam z taśmociągów Flex, kiedy nie mam wykowanych ich w normalnej wersji. Bo to nie chodzi o to, żeby cheatować, tylko o to, żeby to ewentualnie było prościej później z tym działać. Dobra. Trzeba to zrobić teraz jakoś tak inteligentnie, trzeba połączyć to wszystko. Pewnie nie będzie jakoś super łatwe, chociaż w tym wypadku było nawet... Nawet. Gdzie są jeszcze te... O, tu jest jeszcze jeden. Tak jest. O, i tu jest główna linia. I wy tak naprawdę możecie sobie już zbierać te rzeczy do kontenera. Powiedzmy. No to krzywo. Postaw mi to tak, jak to ma być. Halo? Dajcie, to jest powód, dla którego ten mod jest niesamowicie przydatny. Wszystko na full, oczywiście. My nie oszczędzamy na wiertnicach akurat. To jest jedyna rzecz, której nie oszczędzamy. Wiertnice mają być na maksa. Zawsze. Bo wiertnice są ultra istotne. Musisz tu chodzić, ty. Dobra, tu mamy już 600. Mamy bardzo dużo produkcji boksytu generalnie, tak.
będąc szczerym, będziemy mogli naprawdę zrobić wszystko z tego boksytu. I na razie te trzy mi wystarczą. Tutaj tak samo możemy sobie... Jak na razie zrobię coś takiego. Bo to będzie dopasowane, wiecie, do czegoś takiego, więc możemy zrobić po prostu tak na razie. O. Powinno dać radę. Da radę. No, prędkości jednak na razie są tutaj za wysokie i my nie ogarniamy. Że tu cały czas coś. Co tu jest? Chyba Mercera, nie? Ona jest gdzieś niżej. Jak tu się... A tutaj. Okej. Rozumiem. Kula Mercera znajduje się w tym oto miejscu. Te czasy możemy wysadzić oczywiście. Muszę sobie zdobyć lepsze nobeliski. Ale to są takie, powiedzmy sobie, średnie. Zostało? Nie, no zniknęło. Dobrze. Dobrze jest. To może też bym pokonał. A, bo dobra, zostawmy sobie go w spokoju. A tak, kateryt. Najpierw kateryt. Mam tak dużo tego boksytu, że chyba kateryt wolę sobie zostawić dla siebie. Czyli tak, aluminium. Sztaba aluminium, tak jest. My ją robimy w ten oto sposób, czyli skrawki aluminium znowu. Aha. Tylko my będziemy potrzebować tutaj koksu naftowego. Koks naftowy będzie nam potrzebny tutaj. A gdzie jest ropa? Bardzo daleko. Ale to jest tak, to jest dobra ropa, okej. Czyli musimy sobie ropę stąd przetransportować tutaj. Tak jest. To jest nie węgiel, ale węgla my nie chcemy. Bo ropy się nie da robić, nie? Ropa naftowa to nie jest coś, co nie. Te ropy nie mogę zrobić. Dobra. W takim razie będziemy transportować ropę ze stąd. No tak, no, na to wychodzi. Bo to jest super miejsce. To miejsce jest zbyt dobre, żeby go nie wykorzystać. Chociaż zasadniczo to już na starcie mogę to... Te moje rzeczy chociaż podnieść na ten poziom. Tak jest. A bo dobra. Najpierw to my sobie zrobimy te trygony fiksytu, żeby odblokować jakieś tam rzeczy nowe. To zróbmy sobie tak. Trygon fiksytu. Bierzemy sobie najpierw, niech będzie... Nie będzie ten kateryt. Nie, no dobra. Nie. Tutaj mamy przecież ten. Tu mamy... To coś, to tu z tego będziemy korzystać, no niestety. Po tą ropę musimy się po prostu udać. Pewnie to jest najgorsze złoże, ale to przy okazji sobie to złoże weźmiemy jeszcze stąd. One są obok ropy. To sobie pociągi zrobimy z tego, takie porządne. Tak jest. Siarkę może jeszcze doprowadzimy, bo siarka jest tu. No, może, zobaczymy. To na razie to niech sobie będzie też na maksa, ale to jest... Niestety, jak mówię, najgorszej jakości. Więc trochę średnio. Trochę słabo nawet, a nie średnio. Dobra, niech to się tam wydobywa. Tu sobie oczywiście standardowo zrobimy coś takiego. Czyli dopasowanie się do tak zwanego world gridu. Super. Organizacja, cyk. Da radę? Da radę. Super. Tu nam się robi demo. A demo nie jest potrzebne w zwykłej formie, nie? Tak, w zwykłej formie demo jest absolutnie niepotrzebne, czyli od razu możemy sobie zrobić tutaj produkcję tych. Tego lepszego demo. To my byśmy chcieli sobie zrobić na tym poziomie. Jakbym sobie zrobił coś takiego. Powiedzmy, na razie może być tylko w tę stronę. Niech będzie. Jest ok. I my sobie bierzemy oczywiście teraz taśmociąg w trójkę. Cyk.
Gdzie to jest jakiś taki poziom? O. To jest chyba dobry poziom. Tak mi się wydaje. No i cóż, zostawiamy sobie tu chyba 10 konstruktorów? Nie, mniej chyba. Zaraz policzymy. Zaraz zobaczymy, ile konstruktorów tutaj powstanie. Tak jest, są dobre, dobrze ustawione, tylko wejście jest tutaj. A to sobie wejście zrobimy od środka, tu sobie zrobimy wejście. Albo nie, dobra, już może być. Jak bierzemy sobie demo ożywione, to ile go możemy produkować? Ojojoj, do tego jednak słabo jest bardzo, ty. Jednak bardzo słabo jest. Bo przecież w przypadku aluminium używamy 60 ożywionego demo na 30 sztabek fixytu. A trygon to jest 10 sztabek na 30... Aha, okej, okay, dobra, nie, no, okej, okay, mamy 90 trygonów fixytu. Aha, i trygon fixytu jest tylko po to. Oho. Ty, to nie jest, ej, bez kitu. Ty, dobra, ej, staj, to nie ma źle jednak. Znaczy no, nie ma, nie, to w takim razie to w ogóle schemat nie ma żadnego tutaj sensu. Po prostu stawiamy sobie trzy takie. Raz, dwa i trzy. Bierzemy sobie te ożywione do MO. Kopiujemy, tylko na tak. Mamy 300, nie? Maksymalnie, więcej nie będzie. Czyli aby było 300, to trzeba mieć 100. 75, rozumiem? Nie. 84, kurde, 83 i 333. To jest słabo. Dobra, kopiuj, klej. Mamy sobie tutaj oto rozdzielacz. To ma iść tędy. Bardziej wolałbym, żeby to szło tędy, w ten sposób. I... A niech będzie, powiedzmy, gniazdko tutaj. Gniazdeczko pod ziemią, pod terenem, o cyk. Teraz lepiej. No. No i generalnie to sobie będzie lecieć. To sobie będzie produkować ożywione demo. To ożywione demo warto, żeby po prostu się zbierało na razie. Dopóki nie przygotuję całej jakby linii. Takiej dosyć istotnej, to niech to się po prostu zbiera tutaj. O, proszę bardzo. No i to będzie tego, demo się zbierało. Ale zasadniczo ja sobie mogę je wziąć. Tak jest. Ile się go produkuje? 75. 75 to nam daje... No tak, średnio bym powiedział. 75, no to byłby 90 też. Nie, no to musimy aluminium użyć, bo mamy mało tego ożywionego DMO. Tu też w ogóle byłaby tragedia. Ale tak, zrobię sobie może faktycznie ten konstruktor na chwilę. Nie konstruktor, to będzie odlewnia. Tu będzie to... Nie? Nie tutaj? Czy to jest monterze, naprawdę? Faba fixytu. Nie no. Konwerter, na pewno. Na pewnie, że konwerter musi to być. Faba fixytu, aluminium. Dajemy sobie razy dwa oczywiście. Niech działa to szybko. Na razie sobie to zrobię samemu. Niech tak będzie. Chciałbym po prostu mieć tych trygonów fixytu trochę. Aluminium. O, już mi się skończył sztab aluminium, będę musiał je sobie podebrać. Ło, kurde, jak to pracuje szybko. Ale to tak krzywie czasoprzestrzeń tutaj. Ewentualnie to jest po prostu efekt ciepła. No to chciałem powiedzieć. Tak, o, 5000 może megawatów brać, nie? Śmiesznie. No i się skończyło, skończył się ten. A kateryt mam? Kateryt mam, o proszę bardzo.
To trochę wolniej produkuje, ale też produkuje. Proszę bardzo. I to od razu zaraz obok cyk, konstruktor, trygon fixytu, pyk, pyk. Działaj tam. Potrzebujemy tego ile? Wydaje się, to jest tak dobry mod. Kodowanie kwantowe, potrzebujemy 100 trygonów fixytu. Kryształ czasu, weźmiemy sobie tak. Tu se dorzucę. Tu se dorzucę od razu. I zaraz kodowanie kwantowe odpalimy. Dobra, wystarczy. Dobra, to się podepnij tutaj, co? Spoko to jest, możemy sobie drugie postawić obok. Będzie szybciej. Aha, to muszę zrobić coś takiego. Cyk, cyk. Zaraz, o już mamy. Super. Pyk. I mamy wysłane. Do kodowania kwantowego. Koder kwantowy. Od 0 do 2. Do 2000 MW. Super. Had already completed assembly by this point. Nie mogę zobaczyć niestety. Fixit was obviously wrong about you, but perhaps so was I. Regardless, you have finally unlocked the quantum encoder, which requires vast fluctuating power and excited photonic matter to use highly complex parts. Niezwykle skomplikowane rzeczy. Don't make the same mistakes managing the resulting dark matter residue as you did other byproducts. Czemu? Project part number 11, the AI expansion server, is now your highest priority. Galaxy-wide project management is taxing to even the most advanced among us, especially those who manage the less advanced. Like kittens and puppies, who are definitely still waiting for you to save them. Okej, okay, dobra, skończyła gadać. A my teraz mamy 4 dyski do przeskanowania, przez co mamy odblokowane już, wydaje mi się, że chyba wszystko, jeżeli chodzi o rzeczy, które dają na nowe rzeczy. A nie, no jeszcze będzie to. Ale nie wiem, czy komórka osobliwości ma... Nie, chyba nie. Komórka osobliwości chyba nie ma żadnych innych alternatywnych receptur. No to chyba też nie ma. A 20 minut nie będę czekał. To było fajne do odblokowania, chociaż jest ultra drogie, ale będę mógł produkować kule Mercera i Summer Slopy. Jest to logicznie zrobione, logicznie, nie? Jest to super drogie, więc nie tak łatwo to zrobić. A to już w ogóle, to jest przegięcie. Jeżeli chodzi o produkcję dysków twardych, to chyba poleciał za bardzo jednak. Myślałem, że to będzie to bardziej realistyczne. To jest chyba też spoko, bo drogie jest dosyć. Więc mamy miner MK5, będzie fajny. Tylko czy to w ogóle ma więcej tych... Nie wiem, czy to ma więcej wyjść, bo nie ma szans, żebyśmy ogarnęli tego minera. Okej. Okay. Zrobiło wszystko, super. Dobra, no skanujemy dyski. Mamy 4. Uwaga, uwaga, pyk. Słabo. Alternatywa jednostka paliwa plutonowego. Ja nie chcę robić raczej paliw plutonowych. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pułapka ciemnej materii. Widzicie, widzowie, to już jest coś nowego. Kryształ ciemnej materii, kryształ czasu i pozostałości ciemnej materii. Ciekawe to brzmi. 30 na minutę kryształu czasu. A ile jak produkuje kryształ czasu obecnie na minutę? Nie wiem, czy nie właśnie tyle. Dobra, weźmiemy, niech będzie. Pewnie są lepsze rozwiązania, ale... Może być. Różowe diamenty. Węgiel i kryształ kwarcu. To jest chyba spoko ogólnie. Bo tego można też dużo produkować. Nie musimy mieć tylko i wyłącznie diamentów z ropy. Może być też takie oto inna alternatywa, szczególnie, że węgla chyba nie będę aż tak bardzo potrzebował jak innej rzeczy, więc wezmę. Kolejny dysk. No to jest już słabe raczej. Kwas azotowy, znaczy no w sensie pewnie to jest fajne, ale nie korzystam z tego tak na razie. No i niestety nie trafiło nic ciekawego, szkoda. To bierzemy to paliwo plutonowe. I ostatni dysk. Który, co to jest? Okej.
Diamenty na bazie paliwa. 7. O! A widzicie, to może być jeszcze lepsze niż... Ja muszę sobie to szybko policzyć. Czekajcie. Też chyba nie najgorsze, nie? Tak mi się wydaje. Też nie, to jest bardziej skomplikowane niż to, co już mamy. No, tak mi się wydaje. Muszę sobie to policzyć. To, jak tutaj, jak to działa generalnie? Koks naftowy 720. O. 30 ropy. To jest 40 koksu naftowego. Tak, a 40 koksu naftowego to 120 koks, przepraszam, ciężkiego oleju to 120 koksu naftowego. Czyli 720 podzielone na 120 to jest 6. 6 razy 30 to jest 180. Okej. Okay. Ja bym sobie to wzięli jeszcze w nawias. Razy 4. Nawias razy 4. 720 razy 3, 540. To jakby to jeszcze wziąć sobie razy 120% na przykład. A nie ma czegoś takiego, no tak, to muszę w takim razie zrobić 1,2. Nie ta, to tak za dużo jeszcze. Za dużo. No dobra, coś w tym stylu by było. Czyli dałoby radę to ogarnąć, no. To byłoby spoko. Czyli te diamenty robione trochę inaczej. Czekaj, bo to jest 30 diamentów, a z tego ile się robi? Aha, nieważne, przepraszam. Przepraszam, jednak nie ma to żadnego sensu i to jednak to jest useless. No i z takich rzeczy, no to już nic ciekawego nie mamy. To najwyżej mogę sobie wziąć to, bo większa produkcja. Dobra, tak to wygląda. Więcej rzeczy nie mamy. No my niestety, chcąc nie chcąc, musimy zająć się robieniem ropy naftowej. Czyli to jest też zniesienie jakieś takie duże. A tam odcinki widzę w ogóle w dużych ilościach. Tu będzie mi dużo miejsca do produkcji wszystkiego. Tam to wiecie, teren spory jest. Ile tu ślimaków w ogóle jest? Dobrze, bo... Znaczy no nie, że kończyły nam się te odłamki mocy, ale... Że tak powiem, możemy zawsze ich mieć trochę więcej niż do tej pory, więc fajnie sobie to pozbierać trochę tego. Jeżeli chodzi o ten, no Satisfactory jeszcze to się będzie pojawiało, nie? Bo to też... Ważna sprawa, oczywiście, Satisfactory dalej się będzie pojawiać. Nie wiem, jak się przyjmie Brotato, bo nagrywam jeszcze dosłownie, nie no, w sumie dosłownie teraz jest 14.04 w sobotę, więc w tym momencie akurat pojawia się pierwszy odcinek z Brotato. W momencie, w którym to nagrywam, mogę tak z ciekawości zobaczyć, czy w przeciągu 4 minut jest jedno wyświetlenie. Zobaczcie, tak patrzę sobie, czy w przeciągu kilku minut mi się to nie jest. Są 3, wyświetlenia. O kurczę, no to sporo. W przeciągu 5 minut 4 wyświetlenia? Sporo. No dobra. Przepraszam. W przeciągu 4 minut 3 wyświetlenia. Spoko. Sporo i spoko, tak. Ja w ogóle lecę, nie tu. Przeciw tę stronę. Ojoj, ale to będzie okropne, ty. Te pociągi tutaj będą tragiczne, nie? One będą dosłownie tragiczne. Tak, bo tam musimy jeszcze diamenty. Ojoj, bez kitu, to będzie okropne. Diamenty będziemy faktycznie robić sobie z kwarcu i węgla. Bo ja nie mam zamiaru poświęcać ropy na to. Bez przesady. Jak ta ropa mi się przyda do wszystkiego. Do aluminium będzie ropa szła głównie. Także dobrze, że mam alternatywę dla... Ewentualnie sobie jeszcze przerzucę sobie ropę 100... Nie, to jest daleko. Wtedy jeszcze dalej. Jakby tu była ropa, to byłoby fajnie. A tu jeszcze mam węgiel. Siarka, tak mówię, fajna rzecz. No i to jest nasze miejsce, New Marker. Widać to stąd? Czy nie widać? Widać to stąd. Nisko to jest jeszcze. Mogło być jeszcze wyżej.
Jakbym te drzewa mógł rozwalić, to byłby super, ale nie mogę. Niestety. Także trudno się mówi. Gdzie jest ta ropa? Gdzie jest ta ropa? Ropa jest tu, okej. Okay. To nie ma tak źle. Bo ta ropa jest na lekkim wzniesieniu, więc wystarczy, że sobie przerzucę sobie tą ropę nad tym. W ogóle tędnie, dołem przejadę, okej. Okay. Tu przejadę dołem. Też ten boksyt. Aha, dobra. Okej, okay, tu mamy... To jest to miejsce. Ta nagropa jest w tą stronę. Tak. Czyli nagropa jest na dole, niestety. A szkoda. Ej, zrobienie tego z tego pociągiem to nie będzie takie łatwe wcale. Gdzie jest ta ropa? Pode mną? Aha, faktycznie, no jest. Się zgadza się, jest ropa. Dobra, pokaż mi ten. Dobrze, że tu wcześniej stawiałem tą słup, to przynajmniej mam od razu energię. Dobra. Oczywiście tutaj się już nie zackamy, stawiamy sobie wydobycie ropy na maksa. Wszystkie wykorzystujemy miejsca. Teoretycznie mogę jeszcze zrobić coś takiego. Czy trafiałbym na ten, na jakąś studnię z ropą. W ogóle coś takiego się tu może... Tu jest studnia z ropą, o! Tu jest. Jak coś, to tu bym mógł przeprowadzić to w miarę. Bo tak to ropy tutaj za bardzo nie ma już. Tu jest dużo ropy bardzo, ale to tam to jeszcze dalej jest. Dobra, na razie sobie poradzimy z tym, co mamy. Gdzie jeszcze jest ten trzeci? Halo? Tutaj było, o, pyk. Dobra. Czyli generalnie tak, no energii z tego będzie się dużo schodziło, niestety. To jest ta czysta ropa, nie? Tak, to jest ta czysta. My byśmy chcieli, żeby każda z tych... Tych rzeczy do wydobywania było na maksa, oczywiście. Bo tu już nie ma co się bawić w półśrodki. Tu musimy mieć 100-procentowe, wiecie... Wydobycie. 100% wydobycie jest tak 100%, że mamy dosłownie tylko i wyłącznie te. Tu na pewno byłem, ale i tak zobaczę. Mamy tylko 1200 ropy, to nie jest dużo specjalnie. Chociaż też nie jest mało niby. Też prawda. A więc tak. Ta ropa powinna być gdzieś tutaj. Przede wszystkim to tak, weźmy w ogóle, zróbmy tak, żeby ona się już ogarniała. Czyli weźmy sobie te wszystkie rzeczy, podłączmy. O, to jest za długi przewód, okej. Okay. Zróbmy to tak. Zróbmy to tak, zróbmy tak. Tak jest, to jest taka najbardziej podstawowa rzecz. Teraz zróbmy sobie po prostu, żeby tu było wszędzie... teren, fundamenty, żeby były. Tak jest. Ja bym chciał... Aha, to jest, przepraszam, to się zasłopowało z tym. Ja chciałbym, żeby to się swapowało tylko i wyłącznie z World Gridem. Tutaj chyba też się zeswapowało z nie tym, co trzeba. Chociaż nie. O, teraz dobrze. No tak, to mogę do tego swapować, ale ja chcę do... The World Grida. Tak jest. Teraz lepiej. No i dobra, no postawmy sobie oczywiście ten zbiorniczek przemysłowy. Troszkę jeszcze bardziej posuniemy, o. Dajmy sobie zbiornik przemysłowy. Na razie, niech to się po prostu ekstraktuje. Tutaj jakiś zbiornik. I tutaj tak samo. Niech będzie. Zbiornik przemysłowy. No i super, działa, nie? Teraz tylko tak, trzeba to jakoś tu inteligentnie doprowadzić do... Nie mam przygotowanego schematu na wieżę ciśnień, niestety. Może powinienem to zrobić. Może powinienem wziąć sobie ten tal printer na szybko. Gotowy, jak on wysoki jest. No jest całkiem wysoki chyba, nie? O kurde, jest bardzo wysoki. Czy aż tak wysoki jest mi potrzebny?
No, zasadniczo to tak, to byłoby najlepiej. Teraz jakbym sobie tak czysto teoretycznie... Mogę do jego poziomu sobie coś postawić. Chyba nie, bo to nie jest takie łatwe, niestety. O! Taki jest, tu jest poziom, proszę bardzo. I właściwie to my chcemy tak. I tutaj, o, żeby było, proszę bardzo. Trochę może niżej, nie? Tak, może trochę niżej, nie aż tak wysoko. Ale generalnie, o. Tak jest dobrze. I tu sobie pociąg będzie. Tu będą tego wszystkiego, wszelkiego rodzaju te rzeczy związane z pociągiem. Bo też trochę przesadziłem z tym. Bo tu powinno być po prostu dotąd. Nawet jeszcze trochę bardziej, bo to powinno iść bardziej w tamtą stronę niż w tę stronę. Ja to się troszeczkę pośpieszyłem z tym. Ale już będzie git. O, teraz jest spoko. No i tak, no to i robimy sobie tak zwaną wieczyść ciśnień, czyli w skrócie. Bierzemy sobie coś takiego na środku, nie? Tak mniej więcej, żeby było. Lecimy sobie na samą górę. Tak naprawdę. Gdzie jest ten limit? Tutaj, czyli tak powiedzmy dotąd. Następnie bierzemy sobie rurę. Weźmy sobie dwie takie. Jasne. Odwrotnie. Coś takiego. Teraz lecimy oczywiście na maksa do góry. Jak jest... No i oczywiście musimy być tego. Jak jest limit? Bo chcemy, żeby to wszystko było w linii w linii prostej. Jak dojdziemy do końca, to sobie trochę niżej. I budujemy coś takiego. Zrobimy sobie dalej to samo. Trochę niżej. I na samą górę. Czemu ja to robię w wersji schematu, bo może mi się to przydać kiedyś. Więc wolałbym już to mieć. A to jest całkiem, wiecie, przydatna rzecz. No i to, żeby było generalnie równe. Co ty robisz, ty? Dobra, nie masz. Które zwariowało. Dobra. Tu jest kolejny ten. No i tutaj tak samo. No. Tutaj mówię tak samo. I teraz tak. Potrzebujemy oczywiście coś, co się nazywa nie flex pipeline, tylko pompa rurociągu. Oczywiście pompa musi działać od samego początku. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby dostawać tak jak tutaj, ale zawsze to postawić trochę niżej. Bo wtedy mam pewność, że mi na pewno wszystko będzie działać idealnie. Bo już testowałem jakoś tak... O, woda ciecze w tej grze, które działają tak dziwnie, jeśli mam być szczery. No i dobra. Teraz te rzeczy ze sobą tak naprawdę łączymy. I tyle. No, jeszcze może być tak gniazdko po prostu postawione. Jak będzie. Super. I tak. Wieża rurociągu. Katalog. Fundamenty. Fundamenty. Dodaj pod kategorię.
Niech będzie to kategoria rurociągi. No i dodaj schemat. Tylko musimy sobie tak teraz. Ikonka. Rura. Jak będzie, to będzie takie. Takie jak woda. No i tyle. I to samo możesz oczyścić. No i w ten oto sposób możemy sobie zrobić coś takiego, że to sobie postawimy coś takiego. Bierzemy sobie ten schemat nasze wieża rurociągu. I ten schemat normalnie, o widzicie, będzie sobie fajnie działać. Chociaż wydaje mi się, że fajnie jakby on był, o, zrobiony w ten sposób. No i to trzeba podłączyć oczywiście, no niech się to wszystko zbuduje wszystko. Tak jest. Buduj się tam. Idealnie. Dobra. To się podłącza tutaj. Oczywiście się nie podłączyło, bo się podłączyło źle. I dobra. Widzę, że nam statek nam wrócił. To od razu możemy sobie koniecznie odblokować. To nie. To możemy odblokować sobie koniecznie. Tak jest. Mamy w końcu coś, co nazywa się taśmociąg klasy 6. The first was the belt part, so force fields have been implemented in the Mark 6 instead to maximize transfer speeds. The second problem is inefficient pioneers, but sadly no remedy is available for this severe impediment. Yet. Jak to działa? Jak to wygląda w ogóle? Wygląda ładnie. Czy mogę na to sobie po prostu wylądować? Okej. Okay. Nawet nieźle. No, całkiem spoko to, co działa. Jest git. Mogę to pomalować? O kurczę, ale to będzie... Ale to fajne jest, bo to może ładnie kolory zmieniać. To jest o, super to jest. O kurde, no. To jak z Gwiezdnych Wojen wygląda centralnie. Podoba mi się to. Będziemy malować takie rzeczy. Jak działa to? To pompowanie nasze, bo nawet nie wiem. Z jakiegoś powodu to jest... Nierówno z tym. A dlaczego? Ej, bo... Rzeczywiście. Doszło do jakiegoś pewnego dziwnego problemu. Czemu to się nie dostosowało do... World Grida? Co, nie przytrzymałem tego? Nie przytrzymałem wtedy... Kontrola? No ale dobra. Zaraz problem zostanie naprawiony. No, właściwie w tym momencie już został naprawiony. O. Coś takiego chciałem, żeby to było. No i tutaj będzie pociąg. I ten pociąg se będzie, prawda, zbierał to paliwko, no i będzie fajnie. Oczywiście przydałoby się mieć te zbiorniki przemysłowe 2. Tak, żeby może są nie kolidowały. Też wygląda na to, że po prostu muszę dobudować jeszcze coś takiego. Tak jest. Zbiornik przemysłowy ma być tutaj. Tak, no i ta rura idzie do tego, ta rura idzie do tego. I ufam, że się napełnia, tak jest. Czyli wszystko działa, jeżeli chodzi o ciśnienie. Teraz natomiast bierzemy sobie... Zawsze ślepy, gdzie jest ten? Ten trzeci, tu jest, bo to dobra.
To jest ten 300 i to jest ten też ten 300, dobra. Rozumiem. To byśmy chcieli chyba jednak obok tego... A, gdzie to jest tak zrobione? Ten dół tu nie ma większego znaczenia, nie? Tu mi przeszkadzają oczywiście jakieś... Dobra, poszło sobie, okej. Okay. Też nie do końca. Dobra. Jest okej, okay, bier mi to, łącz z tym po prostu. Tu się skrzyżowanie wrzuci. I te też dasz radę się połączyć. Tak jest. No i tak naprawdę chodzi tylko o to. I tak, to się będzie oczywiście stopniowo kiedyś tam napełniało. Proszę bardzo. Tutaj się nie da oczywiście dać tego summer slopa, więc nic z tym nie zrobimy. Trasa to na razie widzimy, że nie pracuje, bo to się pewnie musi zapełnić całe, chociaż nie jestem pewny do końca. Nie mam wykonanych tych modularnych wyrównywaczy, nie? Jak to się nazywa? I Modular Load Balancer. Ale to chyba jest tylko na wodę, na ciecz chyba tego nie ma. Na ciecz tego nie ma, no dobra. A zresztą to nie jest aż tak potrzebne na ciecz. Zawsze możemy po prostu zrobić coś takiego. Tak, tak. Tylko sprawa jest taka, że musimy wrzucić tu jeszcze sobie zawór. Zawór po to, żeby nam się ciecz nie cofała po prostu. I tyle. I to się może być połączone w ten sposób, ale ciecz ma się nam nie cofać. No i generalnie jest w ten sposób git. Tak samo tutaj trzeba zrobić to samo. Że to ma być jeden zawór i drugi zawór. O, te zawory nie będą po to, żeby blokowały przepływ, ale po to, żeby nam ciecz nie wracała. Więc będzie git. No i tu już widzicie, pięknie sobie ładnie pracuje wszystko. Bo tu już jak gdyby się zapełniły te rury i teraz już idzie to jednym tak naprawdę ciągiem do góry. No i tu już się zapełnia zbiornik przemysłowy. Dobra, no i teraz będzie najgorsza rzeczywiście, bo teraz trzeba będzie przygotować sobie, rzecz jasna, pociąg. Dobrze, że mamy wszystkie rzeczy, więc mogę sobie to budować, tak o. W zasadzie to, tam to trzeba przyciąć. Tak jest lepiej. Czyli szósteczka i... No nie, nie tak. Jednak lepsza była ta. Siódemka, tak. Ale te co mogę uciąć jednak. To co przed chwilą wybudowałem, to mi niepotrzebne jest. Dobra. Jak żeby to było jakiegoś innego koloru? Chyba nie. Chociaż... Nie no, może być. Takie jakie jest. Dobra. A więc tak, oczywiście... Na samym początku to my chcemy, żeby to było dosyć długie. Bo będziemy stawiać tu stacji trochę dużo, nawet jeżeli nie będą one tak potrzebne. To te stacje muszą być... To musi być dosyć, wiecie... Spore. Te czy mogę wysadzić? Pierwsze pytanie. Mogę. Czyli to może sobie iść tak naprawdę w takiej linii równej, nie? Co to jest? To jest ten węgiel, nie? Tak, to jest ten węgiel. Okej, to jest ten węgiel. A my jak się przesuwamy w tamtą stronę, to my się przesuwamy w dół. A my musimy iść tam. Czyli w tamtą stronę. Tu nawet widać to, okej, nieważne. To widać, to niedaleko wcale jest. To się puści to tutaj, tu se to przejedzie, ten węgiel tu się ogarnie. On se to jakoś tu wejdzie. No. Ten boksyt, no nie będziemy brać boksytu raczej stąd. Wapień bym mógł wziąć, tu jest jeszcze drugi węgiel, no i ten to DMO, które na pewno chcę.
Tylko to demo już sobie przerobimy na to, no to wiecie, bo nie potrzebujemy demo w zwykłej wersji. Chyba. No tak, no nie, to jest tylko jedna rzecz. A i tutaj to daje na więcej rzeczy. Tak jest, konwerterze można rzeczy zmieniać. Bardzo dużo rzeczy można zmieniać, nawet na mogę. A co tam mogę zrobić? Z boksu tu albo z katerytu. Ej, to będzie całkiem spoko. A co zamiast sprowadzać, mogę sobie go zrobić z boksytu, skoro boksytu i tak mamy ultra dużo. Uran mogę zrobić, okej. Okay. O, i tu jest to. Pozostałość ciemnej materii. 50 ożywionego DMO na 100 pozostałości ciemnej materii, no to pewnie będzie bardzo potrzebne. Więc o tym trzeba będzie dużo, dużo trzeba będzie z tym zrobić. Nie tak, najpierw oczywiście trzeba zrobić to. Czyli bierzemy sobie transport, bierzemy sobie. A się mogę zrobić coś takiego. O, bo tu mam przygotowane te rzeczy. I najpierw stacja kolejowa, która jest najistotniejsza. I ta stacja kolejowa musi być. Zdecydowanie ona musi być gdzieś tutaj. Powiedzmy. Tu jeszcze jako tako tego dam radę nawrócić chyba, nie? A zaraz sobie zobaczymy. Jak postawiłbym ją tak. I chciałbym sobie zdać jeszcze ten fundament tutaj. O, jest tutaj idealne miejsce, dobra. Teraz tak, mamy stację tego. Będziemy chcieli tak, perony towarowe mogą być, nie wiem ile ich może być. 4 nawet, albo 5. Zobaczymy. Na razie nie będę ich potrzebował aż tak dużo, ale zrobię ich więcej. I tego też niech będzie z 5. Wiecie, że wszystko bierze energię, nie? Ile dokładnie? 5 MW. Kurde. Mamy ile już? Na 10, nie? No. 500 MW bierze na to wszystko. Będzie trebolało. No to tak na pewno będzie trebolało. Bolało. 550 MW? Może przesada faktycznie z tym. Jak to się dołoży, perony towarowe? Na razie nie, no, nie, towarowych to akurat nie, nie. Towarowych akurat chcemy. Tych peronów cieczy, nie potrzebujemy aż tak dużo. Bo co my chcemy za ciecz? My chcemy tak naprawdę, no, tylko ropę? Tylko ropę, ale jeżeli coś, to żeby było więcej możliwości, nie? 4-2 wystarczy chyba. No i dobra, i teraz sobie robimy oczywiście coś takiego, że bierzemy sobie to coś. Te rurociągi powinny być odwrotnie podpisane, mi się wydaje. Rurociąg powinien być pod jedynką, a ewentualnie to powinno być pod ósemką. Bez przesady. Taki. Jedynka, dobra. Czyli tak. Robimy sobie stackable ten. Nakładam podpora dla rurociągu. I my chcemy sobie ją postawić gdzieś tutaj. Tak jest. A, zgodnie z linią po prostu to idzie i tak, i tyle. Dobra. Zobaczymy, jak to się zachowa teraz, jak sobie to podłączę wszystko tutaj. Ponoć git. A, za daleko jednak postawiłem. Kurczę, myślałem właśnie, że będzie dobrze. Jednak za daleko jest, niestety. Musimy to trochę zmienić. Tak jest. Pyk. To jest akurat dobrze. No i super. I to oczywiście idzie jak na razie w, no najmniej no w ten pierwszy chyba. Chociaż może lepiej w ten. Może lepiej w tamten faktycznie. Tak jest, po prostu bym postawił jeszcze jeden. Jeszcze raz nakładam podporę. Czyli tak. Tak. No i coś takiego.
I to zasadniczo teraz będzie napełniało to, tylko że to jest bez prądu, więc na razie jest tak, load. Tak jest, ma być wszystko na load. Teraz możemy sobie podpiąć to do jakiegoś słupa, na przykład może jakiegoś takiego słupa bardziej. W sumie nie, no, bez sensu. Już lepiej postawić tu gniazdko, które będzie chociaż takie, wiecie, bardziej konkretne. I nazwiemy to oczywiście stacja Tier 9 ropa. Tier 9 ropa demo. Ropa demo i co jeszcze tutaj jest? I węgiel. Aha, oczywiście, dobra, no trudno. Tier 9, ropa, demo, cyk. I teraz będziemy wiedzieć, że ta oto stacja, która zużywa łącznie dużo megawatów, 50, 2, 100, 200, 300, 350 megawatów, no to, że ona po prostu będzie teraz nam dostarczała różne rzeczy. Jak na razie tylko ropę. Ale to zaraz się zmieni, ale to się zmieni już chyba w następnym odcinku. Bo na ten odcinek, jeśli wam się oczywiście on podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych odcinkach, no i cześć!